pamiętam. Wracamy ponownie do naszej fotobudki. Tu jeszcze w ofercie mam takie automaty. Automaty z grami, ale wrócimy dzisiaj do naszej fotobudki. Walczę od samego rana. Nie wiem, czy to będzie widać, ale być może, że widać. Walczę dzisiaj od samego rana, żeby zsynchronizować oświetlenie z naszym automatem. No. Jest na tej zasadzie, że teraz tak, może zademonstruję. Może to jest w ten sposób. Mamy układ czasowy. Będą podłączone właśnie takie LED-owe oświetlenia. To są z mleczną szybą, żeby nie było refleksów. One będą 4 sztuki w naszej fotobudce. Prawdopodobnie gdzieś w pobliżu tutaj tej kamerki. 2 i 2 niżej. No i cóż, tu się nie mylicie, to nie jest myszka. W środku siedzi sterownik USB. Po prostu nie miałam innej obudowy. Mamy przycisk startu. Tutaj jeszcze są wyprowadzone 2 przewody na kolejny, żeby tak zademonstrować, może tak o zrobimy zwarcie. Zobaczcie, co się dzieje na ekranie. To jest wybór koloru czarno-biały, kolorowy. Ten przycisk będzie gdzieś zamontowany właśnie tutaj obok, żeby już nie robić dotykowego ekranu, bo będzie przecież w naszej fotobudce zwykły laptop. Ten drugi przycisk, który już jest zamontowany, on będzie wyzwalał naszą fotobudkę, czyli będzie gdzieś tutaj start. Ja już tu zacząłem trochę ten program tłumaczyć, ale będzie troszeczkę przyróbek. Na razie tutaj mamy kamerkę. Mamy kamerkę, która no, jest ustawiona na moją gitarę. Mamy ten halogen, który nam będzie doświetlał to. No i dobra, i teraz patrzcie, co się dzieje. Na razie jest wszystko, że tak powiem. Aha, muszę to skończyć do piątku, bo w sobotę fotobudka już pojedzie, ale mi tutaj, że tak powiem, my wife zastrzegła, że jak nie posprzątam tego sejfu do weekendu, to sama to zrobi, nie? Dobra, także patrzcie. Wciskając przycisk startu, automatycznie odliczany tam jest czas, robi nam fotki. Oświetlenie oczywiście też działa. Halogen nam się pali. Te halogeny będą 4 i będą na zmianę sobie migać, także się nie bójcie, że będzie widno na sali. Ten układ po prostu ma się wyłączyć przy ostatnim zdjęciu. Zrobi o 4 fotkę. Da do wydruku. No i czemu się nie wyłącza? Już powinien zgasnąć. No i zgasł. Może to trochę długo trwa, ale właśnie z tym czasem to tak jest. W programie po prostu musimy. W programie musimy tutaj sobie wybrać czasy. No tak jak wiedziałem, pierwsze foto 5 sekund. Dlatego tutaj wyszło, że nie mamy czasu do przygotowania wyświetlania 3 sekundy. Ok, potem sobie to zapiszemy. Jeszcze raz wciskam przycisk. Odlicza nam teraz od 5 na dole i robi fotkę. W tym czasie światło się pali, kamerka jest doświetlona, fotki z jakością HD. Trzecia, 4. No i gaśnie światełko. Wszystko z automatu. I automatycznie w tej chwili już drukarka drukuje, także wydrukowanie, zrobienie jednej fotki trwa gdzieś około, tak dokładnie liczyłem, 4 razy 5 sekund. No i mam już kolejne okno, znowu można sobie nacisnąć przycisk, nie? Gdzieś około niecałej minuty, no to trochę długo jak na fotobudkę. Będziemy musieli to wszystko przyspieszyć. A więc cóż, przyspieszymy najpierw czas wyświetlania tych fotek, bo po co? W sumie i tak później mamy to na wydruku. Czyli tak, czas wyświetlania fotek zrobimy na 1 sekundę. Więc 5 sekund wyświetlania fotek 1 sekunda.
4 podki. Okej. Okay. Sprawdzimy, jak teraz nam się zachowa. Oczywiście światło będzie dłużej się świecić, bo ten czas jest... Trzeba... Aha. Trzeba ustawić, troszeczkę zmniejszyć. Mamy tak, zrobimy tak. No zobaczymy, czy zdąży. Poszło. 3, 2, 1. Pierwsza podka. Druga podka. Trzecia podka. Czwarta podka. Przyspieszyliśmy. Światełko zgasło. Pięknie. Wszystko jest ładnie. Mamy 4 focie. Foczki. Fotki i światełko gaśnie. Oczywiście naciskając przycisk możemy robić kolejne, nie? W tym jest właśnie ten ból, że dopóki nie przejdzie sam program, to można nacisnąć drugi raz przycisk, ale to będzie też jeszcze przez właśnie ten przekaźnik będzie trzeba to odłączyć po prostu. No właśnie, czwartą fotkę zrobi, a nie, zrobiło dobrze. Czwartą fotkę może zrobić po prostu bez światła, nie? To tak trochę nie jest ok. Ale też synchronizowany z USB, także tam jeszcze programy trzeba by było, bo program jest napisany ogólnie pod koła. Pod wejście szeregowe. Nie każdy laptop ma wejście szeregowe. Ten akurat ma. I z wejścia szeregowego można sobie wybrać, wyciągnąć sterowanie. I to prawdopodobnie tak będzie zrobione. To nie w tym, że żeby obrobić te fotki później na... Bo one będą a la pocztówka. Nie będzie paseczków, tylko będzie pocztówka taka A5. Pod różnymi kątami, to trzeba mieć przynajmniej właśnie dwurdzeniowy procesor, tak jak tutaj jest, nie? No i przy rodzinności KD to jest wymóg. Dobra, fotobudka do weekendu będzie złożona. Tak to wygląda na razie. O. Drukareczka, jak widzieliście na poprzednim, już jest zamontowana w środku. Ładnie podaje ten papier od przodu. Wszystko jest oklejone czarno kleiną. Tam był na filmiku było, że jest namalowane. Było malowane, ale to malowanie nie wyszło za bardzo, także musiałem po prostu zedrzeć to wszystko i nakleić normalną okleinę, taką drzewopodobną. Nie wiem, czy to zobaczycie. Tu już patrzę, że już jakieś zabawki postawione. Są normalnie słoje. Także. No, aha, tutaj trochę jest za ciemno, żeby to zobaczyć. No cóż, no jeszcze tutaj trzeba będzie ten obiektyw kręcić od kamerki. Tutaj jeszcze muszę dorobić 2 otwory z boków i 2 na dole pod te halogeny. Dorobimy. No dobra, to by było na tyle. Króciutki filmik, niecałe 10 minut. Tak to działa. Włączamy oświetlenie, włącza się nam automatycznie odliczanie, robienie zdjęć. No i cóż, w ofercie z wynajmem, z fotobudką, fotobudka do zdjęć, zabawka dla dzieci jako automat Arcade. Mogę sobie dodać go, że tak powiem, w gratisie do fotobudki. No właśnie, zrobiło nam fotki. Świetnie, 4 fotki, czas się zmieścił, wszystko elegancko. Dobra. To by było na tyle. Będzie jeszcze jeden odcinek już z działania fotobudki i jeden na pewno zrobimy z imprezy, także polecam na przyszłość.